Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala, który na co dzień funkcjonuje we Wrocławiu, ale organizuje wydarzenia w całej Polsce, czego przykładem jest nasze dzisiejsze spotkanie w Zawierciu, które jest częścią wspólnego projektu Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassala oraz niemieckiej fundacji im. Friedricha Eberta. Otóż jakiś czas temu zainicjowaliśmy taką ekspercką dyskusję o przyszłości małych i średnich miast na temat ich barier rozwoju, na temat ich perspektyw, na temat wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany cywilizacyjne, ekonomiczne i społeczne. W Warszawie organizowaliśmy seminaria z udziałem ekspertów, między innymi ze znanym reporterem Filipem Springerem, który jest jednym z najbardziej znanych reporterów, dziennikarzy, który podejmuje te tematy, ale także z profesorem Rafałem Matyją, z profesorem Maciejem Gdulą, z profesor Elżbietą Mączyńską, a także z Rafałem Wosiem, którego chciałbym teraz serdecznie przywitać i podziękować. Rafał, że przyjechałeś do Zawiercia. Chciałem podziękować za to, że zgodzili się wziąć udział w naszym spotkaniu przedstawiciele organizacji politycznych. Witam Monikę Radecką z zarządu częstochowskiego Partii Razem i Adama Zaczkowskiego, samorządowca, członka Rady Miasta Myszkowa i także pracownika samorządowego w gminie Poraj. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że to nasze spotkanie i tutaj chciałem bardzo podziękować gospodarzom tego miejsca, czyli właścicielom księgarni edukacyjnej za to, że zgodzili się nas tutaj dzisiaj ugościć i że załatwili dla Państwa najnowszą książkę Rafała Wosia, którą można nabyć tutaj w księgarni edukacyjnej z 30% rabatem, bo sobie tak pomyśleliśmy, że to jest świetny przyczynek ta książka, ten temat oraz Rafał Woś, żeby mieć tutaj i Rafała Wosia i tę książkę i tutaj wspólnie z Państwem porozmawiać o małych i średnich miastach, ponieważ Rafał Woś oprócz tego, że jest publicystą, dziennikarzem tygodnika Polityka, wcześniej związany z dziennikiem Gazetą Prawną, że jest laureatem kilku prestiżowych nagród dziennikarskich, no to wywodzi się z tego regionu i w wywiadach poświęconych tej książce czy jej premierze także odwoływał się do swoich takich doświadczeń biograficznych związanych z tym regionem. I chciałbym rozpocząć naszą rozmowę, od razu wytłumaczę, że najpierw porozmawiamy tutaj z naszymi gośćmi, natomiast bardzo liczę także na Państwa udział w naszej rozmowie, także mam nadzieję, że Państwo także się do niej włączycie. Ale chciałbym rozpocząć od Rafała i zapytać się, Rafale, o taką rzecz. Ty wywodzisz się z Myszkowa, w wywiadach także mówiłeś sporo o takim swoim dziecięcym i nastoletnim obserwowaniu tego, jak zmieniał się ten region. Jednocześnie ty już nie mieszkasz w Myszkowie, a jednym z takich problemów małych i średnich miast jest to, że młodzi ludzie na przykład opuszczają te wyludnianie się małych i średnich miast jest uznawane przez ekspertki, ekspertów za duży problem cywilizacyjny tych miejscowości. Więc najpierw chciałem dopytać ciebie o tę obserwację historyczną. Znaczy, jak ty oceniałeś to wtedy jako nastolatek mieszkający w Myszkowie, transformację, jakie ona odcisnęła piętno, jak oceniasz te wyniki tej, czy efekty tej transformacji ustrojowej ze swojej dzisiejszej perspektywy, czyli osoby, która już przeczytała kilka książek i kilka książek napisała? Dziękuję za zaproszenie. Ja rzeczywiście pół życia spędziłem w Myszkowie. Konkretnie 19 lat. Ponieważ mam 36 lat, to była to nawet większa część mojego życia. A teraz ilekroć tu przyjeżdżam, no to też wysiadam na tym dworcu i jadę dalej. Znaczy nie dalej, tylko wcześniej. Muszę się cofnąć, patrząc z perspektywy Warszawy. No i to jest... No jestem z tego powodu bardzo dumny, bo to daje mi też jakby nie ukrywam tego, skąd pochodzę i jakby geograficznie i też społecznie, no
bo to daje mi, mam wrażenie, taką perspektywę, której wielu kolegom i koleżankom, którzy tam komentują sprawy polityczne, gospodarcze, brakuje. Wielu z nich albo nie ma tej perspektywy małego, średniego miasta, albo z przyczyn biograficznych samemu jest, to zwłaszcza dotyczy publicystów związanych z jednym dużym tytułem prasowym, są tak poprzez to co robili, kim byli, jak współtworzyli polskie przemiany, raczej właśnie należą do beneficjentów transformacji i przemian i raczej i bronią niż atakują. W związku z tym to jest bardzo dobre usytuowanie, dobra perspektywa, żeby z niej obserwować polskie przemiany. I jak ktoś będzie miał okazję do książki zajrzeć, no to też to tam zobaczy, że to jest, że jest tam ta perspektywa. Ta książka jest taką opowieścią o Polsce, o przemianach, o tym, co było, o tym, co jest i o tym, co będzie. Pisana z perspektywy pracy, jako głównego jednak mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co nam mówiono, źródła nie tylko materialnego utrzymania, ale i budowania jakiejś swojej tożsamości, swojej samooceny, swojego statusu dla przeważającej części członków tej wspólnoty politycznej. No i to tam jest. I to tam jest w tej książce, jest tam ta perspektywa, ta opowieść. Nie ma nam konkretnie mowy o moim regionie, tym, co się w Myszkowie działo, tym, co się w Zawierciu działo, ale jest ten duch. Mam wrażenie, a ten duch polega na tym, że tak jak ja to widziałem, się urodziłem w roku 1982 i czas mojego takiego dorastania, kiedy zaczynałem rozumieć, co się wokół mnie dzieje, przypada właśnie na czas transformacji, no to jest ewidentnie czas, który mnie ukształtował. Który jakby obserwowanie polskiej perspektywy właśnie z takiej, polskich przemian właśnie z tej perspektywy, z perspektywy małego, średniego miasta, borykającego się dość mocno ze skutkami transformacji, obserwowanie, co się działo z najbliższym otoczeniem, obserwowanie, jak co się działo z rodzicami i ich znajomymi, obserwowaniem, co się działo z więziami społecznymi, jak to wszystko nie pasowało mi do tej takiej bardzo pozytywnej opowieści, którą słyszałem z mediów głównego nurtu. No i z tego nieprzystawania tych dwóch opowieści zrodziła się moja taka publicystyczna postawa, już moje poglądy i to się do tej pory nie zmieniło. No, nie będę ukrywał, że wiem, jak się żyje w Zawierciu przez ostatnie 15-20 lat, bo nie wiem, no, jestem do tamtej pory tylko gościem. Z tego, co zdążyłem zauważyć, no to wielkim problemem, który już wtedy się zaczął, a potem trwał i jego skutki do dziś przeżywamy, właśnie było to, że przynajmniej w moim otoczeniu bardzo często, jak dorastałem, dominowało to takie, że wszyscy jakby mi wmawiali, że trzeba się stąd zmywać, bo tu jakby nic się nie wydarzy dalej. I ja się przeciwko temu, no, trochę się buntowałem tak w duszy, no ale de facto wyjechałem. I ilekroć spotykam ludzi, którzy nie wyjechali, no to jakoś sobie te perspektywę buduję, ale wciąż jednak jest to, mam wrażenie, niezapisana karta. Ten opis ciągle poza takimi, no, jak Springer się wybrał do byłych miast wojewódzkich i je opisał przy pomocy swojego reporterskiego talentu, no to było wydarzenie.
No ale właśnie, to jest na zasadzie takie od wydarzenia do wydarzenia, a nie ma tego takiego stałego pasa transmisji, tego doświadczenia prowincji, tej, prowincji centrum, i mam wrażenie, że to się ciągle się ten te obrazy rozjeżdżają. Więc to jest bardzo ważne, że tacy ludzie jak Michał i Fundacja La Sala i Centrum La Sala robią takie rzeczy, starają się to uzupełniać, łączyć te różne światy. Ja sam też chciałem podobne rzeczy robić, ale są ograniczone możliwości, tego też jest ograniczone zainteresowanie, takie przekonanie, że się w prowincji niczego ciekawego się nie dzieje. No i to trzeba przełamywać, także dzięki Michale za zorganizowanie tego spotkania. To fajnie. Mamy za sobą ten wątek biograficzny, autobiograficzny. To teraz chciałbym Cię zapytać o ten kontekst już aktualny. Znaczy powiązać to doświadczenie takich miast jak Zawiercie i Myszków z tym, co się dzieje w gospodarce polskiej, ale także intelektualnie w gospodarce światowej, bo Ty to śledzisz na bieżąco. W ramach naszego projektu rozmawialiśmy w Warszawie z Rafałem Wosiem i z profesorem Elżbietą Mączyńską, szefową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, o tym, czy strategia Morawieckiego jest jakąś odpowiedzią na przykład na zanik dobrych miejsc pracy w przemyśle, w takich miejscowościach jak Myszków czy Zawiercie, bo niewątpliwie to doświadczenie, które Ty w tych wywiadach opisujesz, Myszkowa, to jest proces deindustrializacji, czyli zaniku wielu miejsc pracy w przemyśle, które organizowało jakby nie tylko życie gospodarcze, ale także społeczne tego typu miast. I po pierwsze, czy tu są dwa pytania. Czy Ty dostrzegasz w tej strategii Morawieckiego, która opiera się na takiej idei reindustrializacji, czyli odbudowy przemysłu, czy Ty tam dostrzegasz dostrzeżenie takich miast jak Zawiercie i Myszków? Czy tam jest taka jakaś przekonująca oferta dla tego typu miejscowości? I szerzej, czy w ogóle jest sens, czy w ogóle można myśleć o reindustrializacji, czy też te miasta średnie i małe Twoim zdaniem powinny w ogóle szukać jakichś zupełnie nowych, jakichś nowych perspektyw, aby tworzyć dobre miejsce do życia i zatrzymywać mieszkańców tutaj? No w Myszkowie to był jeszcze większy problem, bo to był nie dość, że była deindustrializacja, to był ten pierwszy cios, a potem było, jak pewnie wszyscy doskonale wiedzą, próba odbudowania się w oparciu o takie nowe różne gałęzie wytwórczości, typu właśnie przemysł obuwniczy, raczkujący, który znowu miał się świetnie na początku lat 90. Te firmy kwitły, tak jak pamiętam, grzyby po deszczu, a potem, i to też było związane z dużą polityką gospodarczą, znaczy jakby, jak się tam Polska sytuowała, no ale potem wejście większe wchodzenie w Polski w orbitę globalizacji sprawiało, że i znowu oni też dostali jakby drugi cios, który był związany z napływem importowanego jakiegoś tego jeszcze tańszego, znaczy bardzo taniego obuwia gdzieś tam z Azji i tak dalej. I także mam wrażenie, że w ogóle mieszkańcy takich miejsc jak Myszków, no to jest takie doświadczenie, że bardzo wiele tych problemów się na własnej skórze doświadcza i nie bardzo jest dokąd przed nimi uciekać, prawda? Też, ale też doświadczenie tego, jaka może być potęga prywatnego przedsiębiorcy, który nagle bardzo szybko zyskuje bardzo duży wpływ na to, co się dzieje wokół, i on jest taki z jednej strony takim trochę dobrodziejem, ale z drugiej strony to jest takie wszystko podszyte takim paternalizmem, też bardzo niebezpieczne, takie demoralizujące, no bo to już nie jest relacja, że tutaj wszyscy jesteśmy, żyjemy w demokracji, jesteśmy równi wobec prawa, jesteśmy jakby równoprawnymi częściami tej wspólnoty, no tylko to jest znowu takie wejście, taki powrót do sytuacji, że jest tam pan dobrodziej i cała reszta, która musi bardzo uważać, żeby być miła. No z trzeciej strony potem jest to doświadczenie, które jest w ogóle powszechne, trochę chwilę o tym rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem, doświadczenie, które się spotyka we wszystkich miastach, od powiedzmy Lublina w dół pod względem mieszkańców, że
za każdym razem się okazuje, że w tych miastach, czyli tych dawnych miastach wojewódzkich i tych troszkę większych, ale i tych wszystkich mniejszych, że tam głównym pracodawcą tak się robiło, że albo była taka sytuacja, że był jeden duży taki pracodawca, który zyskiwał właśnie wręcz hegemoniczną pozycję, jakby mógł wszystko, prawda? Kupował sobie ten obszar, no i to była jego własność i trzeba było się do niego modlić, albo była sytuacja taka, w której głównym pracodawcą była administracja publiczna, to znaczy państwo, ale te zasoby były tak małe, tak ograniczone, a jednocześnie oprócz nich nie było nic, że ta walka o te zasoby, na przykład o stanowiska w administracji publicznej, pracę, to też rodziło bardzo wiele patologii, prawda? Nepotyzm, korupcja i tak dalej. No, więc to jest w ogóle życie takie w tych ośrodkach jest trudne, nie tylko gospodarcze, ale też tak moralnie. Trzeba się z wieloma takimi rzeczami zmierzyć. Widzi się, że tak nie powinno być, a jednak tak jest i można napisać o tym bardzo wiele, ale tak jest po prostu i bardzo często się to ludzie są tak zmuszeni, żeby się właśnie z rzeczywistością godzić, tam porzucać marzenia o innym, lepszym świecie. No, z trzeciej strony ja bym bardzo chciał, żeby to nie było tak, że jak jesteśmy w zawierciu, to możemy tylko rozmawiać o tym, co tam różni ludzie w Warszawie mogą wymyślić dla zawiercia i jaką drogą powinno zawiercie pójść, tylko się wydaje, że to sednem demokratycznej polityki powinno być to, że tak samo jak rozmawiamy w Warszawie o bardzo wielu różnych sprawach, od konkretnych, jak rozwiązać jakiś problem, po dużo bardziej teoretyczne na temat praworządności, demokracji, tożsamości i tak dalej, no to żeby też w takim miejscu, jak tutaj, rozmawiać o tym, żebyśmy, obywatel demokratycznego państwa powinien móc rozmawiać też o sprawach poważnych w miejscach, nie tylko, że sprawy takie te najwyższej wagi to są zawarowane gdzieś dla największych miast. Swoją drogą myślę, że to jest tak, że na przykład spory sukces prawicy, PiSu, może nie tutaj, ale w ogóle w tej takiej Polsce mniejszych miejscowości właśnie polega na tym, że no bo co się dzieje na przykład w klubach Gazety Polskiej, czyli takich przybudówkach PiSu gdzieś tam w jakichś mniejszych miastach, no to nie jest tak, że przyjeżdżają, zawsze przyjeżdża ktoś, nie wiem, jakiś znany dziennikarz, czy jakiś polityk, czy jakiś profesor, ale on nie tyle poucza, tylko jakby rozmawiają jak równy z równym o sprawach ważnych dla wszystkich, na przykład, nie wiem, o tożsamości, o patriotyzmie. To jest takie potraktowanie poważnie tych ludzi, którzy się tam spotykają. To nie jest tak, że tutaj przyjeżdżamy i mówimy, jak ma być, tylko wspólnie rozmawiamy. I to jest, myślę, wielka tajemnica, część sukcesu tej popularności prawicy poza wielkimi miastami. Myślę, że liberałowie tutaj zupełnie nie umieli tego zrobić. Dla nich prowincja była jakimś takim, w ogóle nie powinna istnieć, prawda? To jest to miejsce, bo ile jeszcze na przykładzie dużych miast oni tam potrafili dowieść tego, że transformacja się super udała, tak? Bo w miejsce gospodarki niedoboru powstała masa sklepów, galerii i tak dalej. W miejsce dosyć jednolitych, monotonnych, z czasem coraz gorszych osiedli mieszkaniowych powstawały również te takie bardziej luksusowe. To mogli to wskazać, że to jest sukces, prawda? Że Polska stała się taka jak Zachód. No ale w takich miejscach jak mój rodzinny Myszków, no to było widać, że to tak nie działa i że ta cena to jest właśnie tam płacona. I dlatego mam wrażenie, że liberałowie prowincji za bardzo nie lubili. Myśleli, że ona nie powinna istnieć, znaczy przeczyła ich twierdzeniom, w związku z tym ich albo mówili jej, że to jest twoja wina, to jest wasza wina, ludzie, bo wy się nie umiecie zorganizować, najlepiej to wy się wszyscy jakoś tam znajdźcie sobie tę robotę gdzieś tam w Katowicach albo we Wrocławiu i już nie zawracajcie nam głowy. To, co ty próbujesz robić, czyli jakby ten powrót do tego, że jakby odkrycie tej wielkiej wartości, którą była dosyć jednak z założenia taka równomierne pokrycie kraju ośrodkami uprzemysłowienia przez władze PRL-u,
której efektem była industrializacja takich wielu takich miejsc, gdzie na przykład przemysłu nie było. No tu był przemysł już wcześniej, ale były też takie miejsca, gdzie go nie było, a jednak został zbudowany czy tam rozwinięty. No to w tym był też jakiś zamysł, prawda, żeby równoważyć te, żeby nie tworzyć tego problemu, który jest znany jako centrum i peryferie wewnątrz kraju. No ale niestety na lewicy, w obozie tym takim socjaldemokratycznym, no to też w praktyce niewielu miało pomysł i chęć, żeby to robić. No i to dopiero teraz wraca. Bardzo, bardzo dobrze, że wraca. No przy czym nasza rozmowa w sensie politycznym, no to ona będzie teoretyczną rozmową, prawda? Nie ma w tej chwili ani ty, ani ja nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby przynajmniej w jakikolwiek sposób wpływać na politykę gospodarczą. To robią w tym momencie inni. Ja myślałem, że oni będą dużo dalej już akurat w tym względzie. Mówię o PiS-ie teraz. Myślałem, że to będzie dużo więcej się będzie działo poza Warszawą niż się dzieje obecnie, więc jest jakieś taka wielkie pole do manewru, do popisu dla politycznych kontestatorów. Formułowanie kontrpropozycji powinno nastąpić. Tak mi się wydaje. Okay. To teraz chciałem się zwrócić do Adama Zaczkowskiego, bo i zacząć od tego momentu, kiedy Rafał Woś wyjeżdża z Myszkowa, czyli mniej więcej przełom wieków. I pytanie do ciebie jako do samorządowca, osoby zaangażowanej w działalność publiczną na tym poziomie samorządowym. Co wydarzyło się później w Myszkowie i w takich miastach jak Zawiercie, czy ten region, czy właśnie Myszków? Po tym pierwszym szoku transformacji, czyli właśnie zamknięcia tych zakładów, jak Myszków wymyślał się na nowo i co było, czy co stanowi jego jakby szansę rozwojową w twoich oczach jako samorządowca, czy znaleźliście jako samorządowcy coś, co jakby osłabiło te negatywne skutki transformacji? Znaczy na pewno, tak jak Rafał opowiadał o tym, że upadek dużych zakładów przemysłowych spowodował rozkwit tej prywatnej przedsiębiorczości. Zakłady pracy, które powstawały tutaj, no, to sławne Zagłębie Obuwnicze w Myszkowie, to wszystko, znaczy taka była potrzeba, po pierwsze znalezienia jakiegoś produktu, który można by sprzedawać, po drugie dania pracy ludziom, których wielu z mieszkańców zostało bez pracy i to były trudne czasy. No i możliwość rozwoju kapitalizmu, która spowodowała to, że osoby, które jakoś dobrze się czuły w tym akurat, mocno się rozwijały i potrafiły zbudować prywatne, dość duże zakłady, które rozkwitły i funkcjonowały do pewnego momentu, do kiedy, to też tak jak Rafał powiedział, zalew niskiego gatunku, ale jednak taniego produktu spowodował tu pewien przestój. I według mnie uratowała nas Unia Europejska w dużej mierze. To, że akurat to był ten moment, kiedy powalczyliśmy o akcesję i przyszły najpierw środki przedakcesyjne, a potem już jako pełnoprawni uczestnicy tej wspólnoty przypłynęły środki, które można było wykorzystywać na rozwój szeroko pojęty, to spowodowało, że te mniejsze miejscowości, no w zasadzie wszystkie, bo i duże miasta, i te mniejsze miejscowości zaczęły się na nowo rozwijać i szukać dla siebie szansy na to, żeby przede wszystkim no, dawać pracę ludziom, żeby się nie wyludniały. No ale tego procesu nie udało się zahamować na tyle, żeby dzisiaj nadal nie mówić o wyludnianiu się tych mniejszych miejscowości. Ja myślę, że, bo tu rozmawialiście o tym, że ten nowy plan na budowanie dużych przedsiębiorstw, na powrót do produkowania, rozumiem to w sposób, nie wiem, może czy powrót hut w szerokim zakresie,
czy tego przemysłu ciężkiego byłoby tu rozwiązaniem, to ja uważam, że to nie jest aż tak istotne. Bo wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia, czy w Myszkowie na przykład powstanie przedsiębiorstwo duże, które jednorazowo zatrudni 1000 osób i zacznie coś wytwarzać, czy to będzie 10 mniejszych przedsiębiorców, którzy zatrudnią po 100 osób, czy 100 przedsiębiorców, którzy zatrudnią po 10 osób, efekt będzie ten sam. To istotne jest to, żeby to były miejsca pracy dobrze przygotowane, godne, żeby tam się w każdym aspekcie dobrze pracowało, czyli warunki pracy, żeby były dobre, żeby można było mówić o godnych pensjach i wtedy uważam, że nie ma konieczności takiej typowej reindustrializacji. Chociaż wiele osób uważa, tęskni jakby za tymi czasami, bo Myszków był potęgą, jeśli chodzi o duże zakłady pracy. Do Myszkowa przyjeżdżali ludzie z całej Polski wypełniać miejsca pracy, tutaj się osiedlali i wielu ludzi za tym tęskni. A wydaje mi się, że ten rozwój taki, ten gospodarczy w każdej formie jest potrzebny i tak jak powiedziałem, nie ma większego znaczenia, jakie to będą zakłady. Powstanie dużych zakładów będzie generowało też jakieś problemy, chociażby komunikacyjne, infrastrukturalne, ochrony środowiska. Dla Myszkowa my też zauważamy, że jest to problem bardzo często, bo mamy postindustrialne miejsca, które są wypełniane na nowo zakładami pracy dużymi, ale zupełnie inna jest komunikacja. Dzisiaj transport kolejowy zszedł na bardzo dalekie tory. Dzisiaj w zasadzie wszystko wozi się samochodami ciężarowymi, a żeby tiry mogły jeździć, to muszą być drogi. W Myszkowie jest problem, bo miejsca, gdzie mogą się lokalizować zakłady, są oddalone od głównych sieci komunikacyjnych. I powstanie nowego zakładu produkcyjnego szczególnie, który wymaga transportu kołowego, powoduje rozjeżdżanie dróg i problemy związane z przygotowaniem tej infrastruktury. No i tak to niestety jest. Ruch ciągle się zwiększa, coraz więcej samochodów jeździ po naszych drogach i nawet takie małe miejscowości jak Myszków stają się zakorkowane. Także nie wiem, czy tutaj ten plan Morawieckiego dla Myszkowa byłby. Ale to bym jeszcze dopytał o jedną rzecz, bo Rafał powiedział, że na wiele z tych tematów dotyczących rozwoju małych i średnich miast należy rozmawiać lokalnie, ale czy z Twojej perspektywy jako samorządowca, bo wiadomo, że samorządy mają swoje zadania, które są jakby istotą samorządności, ale czy sama samorządność wystarczy? Znaczy, czy siłami samorządowców można na przykład przyciągnąć nowe inwestycje? Czy z Twojej perspektywy jako samorządowca jest potrzebna jakaś zintegrowana polityka na szczeblu centralnym, jak polityka po prostu państwa, która by w jakiś sposób właśnie na przykład gwarantowała, że w takim Myszkowie czy w takim Zawierciu powstaną właśnie dobrej jakości miejsca pracy? I od razu drugie pytanie dotyczące Unii Europejskiej. Czy jako samorządowiec mniej więcej wiesz, jaki może być pomysł na rozwój takich miast, gdy te środki europejskie się skończą w takiej skali? Znaczy tak, przede wszystkim ja jestem wielkim zwolennikiem idei samorządności. Uważam, że oprócz Unii Europejskiej to, co dobrego nas spotkała, to reforma administracyjna i przekazanie wielu kompetencji samorządom. Ale to też jest duże zagrożenie, bo bardzo dużo zależy od jakości samorządów i samorządowców, którzy w tych miejscowościach działają. Samorząd może samodzielnie, bez jakiegoś większego wsparcia centralnego, doprowadzić do rozkwitu małej ojczyzny, ale równie dobrze może ją wprowadzić w stagnację i w zatrzymanie procesów rozwojowych. A w sytuacji, kiedy inne samorządy w tym samym czasie będą wykorzystywały swoje szanse, to niestety można zaobserwować wtedy popadanie w coraz większy kryzys tych lokalnych samorządów. Więc na pewno duże możliwości są, dzięki Unii Europejskiej
jeszcze większe, ale trzeba umieć te szanse wykorzystywać i trzeba spojrzeć na problematykę rozwoju bardzo szeroko. Samorząd nie może się skupiać na jednym elemencie. Tu mówimy dużo o powstawaniu miejsc pracy. Jeżeli samorząd się ograniczy do tworzenia warunków dla przedsiębiorców wyłącznie, to za chwilę może się zderzyć z problemem takim, że nawet jeśli to przedsiębiorstwo powstanie, to miasto nie jest w stanie zagwarantować pobocznych usług, które są niezbędne do tego, żeby czy przyjeżdżający specjaliści, których na pewno nie znajdziemy na lokalnym rynku pracy, będą mieli gdzie zamieszkać, będą mieli gdzie do szkoły, do przedszkola posłać dzieci, czy będą w stanie no, wiele innych aspektów tego codziennego życia czy zaspokoić po prostu. Co do Unii Europejskiej kolejnej perspektywy, no, uważam, że póki jeszcze jesteśmy w tym okresie programowania i póki jeszcze te środki bezzwrotne są, to trzeba je wykorzystać maksymalnie, ile się da, nawet kosztem no, założenia, że potem ten rozwój wyhamuje, bo jeżeli tu zaśpimy, prześpimy te ostatnie lata, może się okazać, że później już właśnie nie będzie z czego inwestować i budować tej no, jakiejś tam lokalnej potęgi gospodarczej na przyszłe lata. Więc wszyscy, którzy prześpią ten okres, będą mieli duży problem. No chyba, że zmienią się, bo polityka dzisiaj zmienia się bardzo mocno. Idea samorządności gdzieś jest wypierana i nie wiadomo, na ile rządzący będą chcieli jednak, znaczy na ile będą chcieli, to my wiemy, sterować centralnie, tylko na ile im się to uda. No to są duże zagrożenia, które mogą takie wieloletnie strategie po prostu z dnia na dzień zburzyć, zatrzymać. I tu bym się bardziej obawiał. W Polsce niestety trudne jest planowanie długofalowe, bo na rynku politycznym, tym centralnym jest tyle zmian, że bardzo ciężko jest się dopasowywać i szukać rozwiązań na dłuższe lata. No dzisiaj podobno mamy rynek pracownika. My samorządowcy mamy zupełnie inne problemy teraz. Kiedyś szukaliśmy możliwości dania pracy. Dzisiaj szukamy dobrych pracowników i ludzi, którzy chcieliby pracować. Także no, no to są takie bolączki tego bieżącego życia w samorządach. I powiem szczerze, nie ma za bardzo jak się zastanawiać nad tym, co będzie po tym 23 roku, kiedy finansowanie w ramach tego okresu programowania się zakończy. No, my nie wiemy, w jakiej Polsce będziemy funkcjonować. Okej, to teraz chciałem się zwrócić do Moniki i nawiązać także do słowa, które tutaj padło w wypowiedzi Rafała, mianowicie prestiż, bo w różnych rozmowach o małych i średnich miastach, ale także tych większych, które zostały jakoś dotknięte transformacją czy zmianami ustrojowymi, mówi się, że to także była pewna utrata prestiżu, zarówno pod względem właśnie tych dobrej jakości miejsc pracy, ale jak w przypadku Częstochowy, z której pochodzisz, mówi się o utracie takiego prestiżu związanego z utratą statusu miasta wojewódzkiego i to także mocno wybrzmiewa podczas różnych dyskusji, także we wspomnianej książce Springera, to jest jakby w rozdziale poświęconym Częstochowie, jest to bardzo, bardzo istotne. Więc czy ty podzielasz to, że jest jednak też problem z pewnym prestiżem małych i średnich miejscowości oraz takich dużych miejscowości jak Częstochowa, która jednak z racji tego, że utraciła swój status województwa, jest zaliczana właśnie do średnich i średnich miast? Znaczy ja bym to nazwała troszkę jakby kompleksem tego województwa, bo ja urodziłam się na początku lat 90., więc w zasadzie niewiele tak, żebym personalnie mogła to przeżyć, zaobserwować w tamtym momencie, ale w tej chwili ten temat miasta wojewódzkiego, jakim miałaby się stać na pomoc Częstochowa, strasznie wraca jak bumerang i jakby jest strasznie bolesny i drażliwy dla mieszkańców. On jest wywlekany przy każdej możliwej okazji i właśnie
traktuje się to trochę jak kartę przetargową, którą można tam pomachać przed częstowiankami, częstowianami przed wyborami, a później odsunąć się tak od tego pomysłu i przełożyć to na następną kadencję, tak jak to zostało zaproponowane przez to nawet wczoraj oglądałam przez Błaszczaka, który mówił, że to trzeba jest i tak do przesunięcia na następną. Cóż, no w Częstochowie, jeżeli chodzi o ilość zatrudnienia, to na pewno Częstochowa na tym mocno ucierpiała, bo sprawdziłam to, czy to, starałam się trochę przygotować, sprawdziłam, jak wyglądało ilość zatrudnionych osób w przemyśle na przykład w latach 70. i to było, żeby nie skłamać niechcący, i to w 78 dokładnie, to było prawie 80 tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle. I to było, to była 1/4, więcej niż 1/4 mieszkańców Częstochowy w tamtym momencie. W latach 90. Natomiast to było już około 9 tysięcy po prostu. A w tym momencie, w 2018 roku, Huta Częstochowa zatrudnia raptem 1000 osób i dalej je zwalnia. Oprócz tego, jeżeli chodzi o jakieś inne miejsca pracy, oczywiście jest Urząd Miasta, który prowadzi, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób. Zarażeniem jest ZF, to jest firma z branży automotive i tam jest 4,5 tysiąca osób zatrudnionych. Niemniej jednak reszta Częstochowian i Częstochowianek plącze się wyłącznie po miejscach typu call center. I to jest taki żart wśród młodzieży w Częstochowie, że my wszystkie drogi i tak się wszyscy spotkamy na słuchawce po prostu, bo mamy w samym centrum jest 5 całkiem dużych takich miejsc. Sama się również przewinęłam, no bo w Częstochowie kończę szkołę i chcąc sobie coś dorobić, ciężko jest to ominąć. Chyba, że ewentualnie wybierze się pracę w McDonaldzie albo przy jakimś jedzeniu. I oprócz tych, co prawda w tych przemysłowych, w tych dużych zakładach pracy cały czas prowadzony jest nabór, ale tam też nie wszystkim jakby odpowiadają te warunki. To jest też niejednokrotnie bardzo ciężka praca i praca również na zmiany i na przykład studenci często nie mogą sobie na nią pozwolić i muszą cały czas siedzieć na tej słuchawce. To jest taki, może tak przykleiłam się do tego tematu, niemniej jednak wśród młodych ludzi jest to straszna bolączka. Wśród starszych również, bo chcąc sobie dorobić, nawet nie ma takiej możliwości oprócz gdzieś na czarno w sklepach monopolowych, ludzie ogłaszają się na portalach typu OLX, zupełnie bez ogródek, że na przykład nie będzie jakiejś umowy, nie będzie żadnej umowy, czy warunki do uzgodnienia i wszystko jest taką niewiadomą. Co do tego prestiżu, to tego utraconego prestiżu, to wydaje mi się, że Częstochowianie tak i Częstochowianki tak troszkę wydaje mi się, że pokładają w tym zbyt duże nadzieje, bo to tak naprawdę to, że Częstochowa stałaby się nagle znów miastem województwem, to tak naprawdę nie zmieni zbyt wiele. Powstało ostatnio też u nas strefa ekonomiczna, tam przeniosło się wiele firm, co prawda, ale to jest dość niewielka rzecz na tle innych spraw, które należałoby poprawić, nawet nie mając tego wojewódzkiego tytułu. W Częstochowie myślę, że to jeszcze bardzo długo będzie się odbijało czkawką i szczególnie w tych rejonach, w tych dzielnicach, na przykład na Starym Mieście czy na Ostatnim Groszu, gdzie to są tylko przemysłowe regiony, które popadły w ruiny i zostało po prostu jakby... Miasto nie chce ich rewitalizować i tam zabytkowe kamienice popadają w ruinę zamiast odrestaurowywać je i otwierać lokale komunalne i pozwolę dać ludziom miejsca, żeby mogli się zatrzymać, żeby mogli tam mieszkać. I idąc tam są, to też jest wszystkie te tereny, które w tej chwili cierpią w Częstochowie, to są właśnie poprzemysłowe, tak samo jak Raków, tam w tej chwili jest stadion drużyny piłkarskiej i to jest właściwie jedyna rzecz, którą miasto chce ładować pieniądze. Postawiono ostatnio koszmarnie drogie Jupitery na tym właśnie stadionie i gdzie wchodząc pomiędzy bloki paręset metrów dalej
nie ma, no nie ma co ukrywać, są ruiny po prostu, bo nawet dworzec Raków jest w koszmarnym, opłakanym stanie moim zdaniem i jest znacznie więcej wydatków, na które można byłoby przesunąć te pieniądze. Niemniej jednak te tereny, na przykład na Starym Mieście, czy właśnie ten ostatni grosz, są w tej chwili, nawet jeżeli się przejdzie, zrobimy sobie spacer po nich, to bardzo, bardzo widać, że ludzie chronią też tej swojej tożsamości, tej robotniczej. To jest strasznie fajne, bo te osiedla, na przykład Motte tam, bo tam była duża fabryka przędzania czosnkowa i to były osiedla pracownicze i tam do tej pory mieszkają ludzie, którzy są związani w jakiś sposób z pracą tam czy z zarządem tych firm i cały czas to jest tak jakby miasto w mieście, może w ten sposób bym to ujęła. Z jednej strony niby próbuje się ratować okolice aneksu, ponieważ tam przez aneks chcieli puścić przez sam środek drogę, a to Częstochowianie i Częstochowianki stają murem przeciwko tej drodze, ponieważ obawiają się o to, że zrujnuje się im te resztki po prostu tożsamości. I to ostatki tego właśnie prestiżu, o którym mówiłeś, kiedy rzuci się jezdnię przez środek tych ruin po prostu, że coś na czymś stracą. I to jest szczerze dla mnie, z mojej perspektywy, dość bolesne i smutne, bo nie na tym powinniśmy się dokładnie skupiać. Powinniśmy jakby odsunąć się myśli o żalu straconego województwa, tylko działać na tym, co mamy, nawet jeżeli jesteśmy bardzo daleko od tego tłumu wojewódzkiego. Okej. Okay. Dziękuję. Ja mam jeszcze do Was pewnie kilka pytań, ale to może wrócimy później. Ja teraz chciałbym Państwa ewentualnie zachęcić. Bardzo proszę. Ja się nazywam Okraska, jestem mieszkanką Zawiercia. No i od początku się zastanawiałam, jaki jest tak naprawdę sens takiego spotkania, właśnie to, co Pan Woś podniósł na początku, czyli Państwo przyjeżdżają do nas i opowiadają, jak jest u nas. Szczerze mówiąc, Państwo mnie przekonali, to znaczy z wyjątkiem pani Moniki, która faktycznie widać, że mieszka w miejscu, o którym mówi, podaje jakieś konkrety. No, najbardziej bolesne, myślę, tutaj było użycie sformułowania zanik miejsc pracy zamiast likwidacja. Te miejsca nie zanikły, prawda? One zostały zlikwidowane tak naprawdę ręką strasznej polityki transformacyjnej i dlatego sądzę, że to jest ogromna klęska i coś potwornego, co się nam przytrafiło przez te ostatnie ćwierć wieku, czy co się dzieje nadal do pewnego stopnia. I myślę, że właśnie powrót przemysłu do małych miast małych, średnich miast jest bardzo istotny. Także nie zgadzam się w ogóle z panem samorządowcem z Myszkowa, który mówi, że nie jest istotne, jak wiele będzie tych miejsc pracy, byle one były, czy one będą zrzeszały po 5, 10 czy 100 osób. Myślę, że duże ośrodki i reindustrializacja daje ogromną siłę przetargową ludziom, którzy mogliby się zrzeszać, pracując w takich zakładach i którzy mogliby się zrzeszać, którzy mogliby się uzwiązkowić, którzy mogliby stanowić jakąś własną siłę robotniczą i powrót do tego, co tak naprawdę było istotne i ważne. I rozrzucenie tego na jakieś tam, nie wiem, sklepy z butami, czy takie kominka mówiła, call center, czy kina, czy specjalne strefy ekonomiczne, które tak naprawdę są szkodliwe, to nie jest prawda, że one są coś super dobrego. To nie jest recepta dla prowincji. Ja mieszkam w Zawierciu od kilku lat dopiero, ale wychowałam się w mieście o połowę mniejszym, w pewnej części Polski. I w Zawierciu z pracą do tej pory był prowincji. Teraz to się troszeczkę ruszyło, bo siła przetargowa ludzi skoczyła. Także z powodu wzrostu minimalnej pensji godzinowej i wprowadzenia 500+ przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ludzie zaczęli mieć możliwość powiedzenia pracodawcom, że za takie kwoty niestety pracować nie będziemy. Co nie znaczy, że pensje w Zawierciu skoczyły, bo 2000 na rękę w Zawierciu to jest możliwe. Także ludzie jeżdżą do Sosnowca, do Katowic, niektórzy nawet do Gliwic. I to nie tylko jeżdżą do prac tak zwanych umysłowych, ale jeżdżą również do call center, do restauracji i do zakładów przemysłowych, które tutaj były.
żyły i których tutaj już od dawna nie ma. No koszty wynajmu mieszkania w Zawierciu też są ogromne. Mówię o wynajmie na tym wolnym rynku, to też jest nawiązanie do tego, co mówiła pani Monika o lokalach komunalnych. W Zawierciu jest ich również mało i teraz dwa bloki nie będą oddawane, ale jest do nich kolejka. Koszty wynajmu mieszkania w Zawierciu to jest około 1000-1100 zł miesięcznie przy pensjach na rzędu minimalnych albo 1800 zł. Także czy sterowanie centralne to jest zagrożenie, które może zburzyć wszystko, co tworzymy? No być może niekoniecznie, być może na tym poziomie rozdrobniania się samorządowego też trochę się zabiliśmy nawzajem. Ja przepraszam, bo ja właściwie nie mam żadnego pytania, tylko robiłam sobie notatki, żeby powiedzieć, że no smutne jest, że mówimy o tym, że nie mamy narzędzi, żeby wpływać na politykę gospodarczą i że przemysł właściwie nie jest nam potrzebny. No, nie wydaje mi się z perspektywy zawieciańskiej wielu innych miast, żeby było to jakąś super prawdą. Że nie padło nic takiego chyba z żadnej ze stron, że przemysł jest nam niepotrzebny. Nie usłyszałem takiego powiedzenia. Ja raczej wręcz przeciwnie. Ja bym powiedział raczej, że przemysł w takiej formie, jak był w latach 70. czy 80. jest absolutnie niemożliwy. Jest niemożliwy. Mamy przejść model rozwojowy Chin. Na przykładzie Huty Zawiercie, która zatrudniała w 80. roku prawie ponad 5,5 tysiąca ludzi. Obecnie zatrudnia, nie wiem, Paweł, ty może wiesz, z 800-900 osób i produkuje więcej stali. Przecież w Hucie Zawiercie za komuny był wieżowiec dla pracowników biurowych, którzy przez 2 tygodnie w miesiącu spali, potem jeden dzień pracowali i potem znowu 2 tygodnie błąkali się po biurach, nie wiedząc, co robić. I to nie wróci, nie? Można to, ja się też spróbuję odnieść osobno, ale to Beta Mieszkowska, Zawierciańska, odnieść do Państwa tutaj wypowiedzi. Tak. Postaram się krócej niż Pani może. Mamy czas. Po pierwsze, jeśli chodzi o problem tożsamości Częstochowy, to się zgadzam i byłem zawsze wielkim przeciwnikiem odtwarzania województw, bo Częstochowa nie ma tego z kim robić. Myślę, że Częstochowa miała tutaj złą diagnozę. Rzeczywiście przy każdych wyborach temat wraca. Przed oczywiście. Przed, no to też mamy okres przedwyborczy właściwie, tylko samorządowy. Natomiast jeśli chodzi o tożsamość Częstochowy wiązaną z województwem, to rzeczywiście mam nadzieję, że Częstochowa kiedyś sobie własny spokój, bo jest mamiona tym argumentem. Mnie się wydawało, że jeżeli przykład tej wielkości miast, które utraciły coś istotnego, czyli coś prestiżowego jak zapis województwa, to Częstochowa miała ogromne szanse, które nie do końca wykorzystała jeszcze, żeby budować swoją tożsamość jako ośrodek naukowy, ośrodek akademicki. I tutaj myślę, że dużo wiedzy jeszcze by. Poza tym druga rzecz dla Częstochowy, że? Tak, ale no to jeszcze kwestia prestiżu i tak dalej. Na pewno rzecz, która jest dla Częstochowy, Częstochowa dla takich miast, mniej dla Zawiercia, już bardziej dla Myszkowa, ona jest zawsze miejscem do sięgania po kulturę średnią czy wyższą. Bo my nigdy nie będziemy tu prawdopodobnie mieli najwyższej klasy teatru. Możemy mieć jakieś małe, bardzo dobre, ale myślę, że raczej sięgamy z oferty tych dużych miast. Również z oferty restauracyjnej, zakupowej czasami, choć tutaj oczywiście te miasta, co ciekawe, Zawiercie nadrabia na przykład to zapóźnienie takiej kultury popularnej, kawiarnia, restauracja, lodziarnia. Myszków tutaj jest jak w gorszej mojej pozycji, to w ogóle nie ma gdzie zjeść, na dobrą sprawę. Natomiast Częstochowa jest dla nas takim wyjściem. Co się robi problem? No akurat byłem w Częstochowie przedwczoraj chyba bodajże. Ktoś przyjeżdżający po usługi do Częstochowy przyjeżdża do niej zwykle samochodem. Chyba, że to jest młodzież, to ci pociągamy. Osoby w jakimś tam statusie materialnym, czy w ogóle to już raczej, znaczy nie chodzi, że bogate, ale po prostu raczej przyjeżdżają samochodem. Totalnie nie da się tam zaparkować. Częstochowa moim zdaniem popełniła błąd, kiedy przebudowywano aleje, że nie zrobiono parkingów podziemnych. To prawda. I to też na wiele lat to się troszkę poprawia, to znaczy aleje zaczynają jakby lepiej żyć, ale chyba do Piotrkowskiej w Łodzi im jeszcze daleko. Jeszcze bardzo daleko. Poza tym, i teraz pani zahaczyła o problem, który ja bym chciał trochę skonkretyzować jeszcze. Odnośnie tych miejsc parkingowych, tak? Właśnie, bo Częstochowie
to, że w alejach jest trochę, czasami się zdarzy jedno czy dwa miejsca, ale naprawdę są, ja nie wiem, na jakiej zasadzie są planowane te parkingi naprawdę, bo chyba nie są w ogóle, na przykład w naszym bliskim sąsiedztwie. Przypomnijmy, że to była sobota, kiedy na przykład ja jestem, jak jest sobota i parkingi są bezpłatne, wolę płatne, bo może jakieś miejsce się znajdzie. No tak. Przyjeżdżam, akurat tam lubię Pisto 21 bardzo, u Łukasza. Potem żona chciała jakieś małe zakupy zrobić, więc szukam miejsca parkingu. Weszła chyba do jednej księgarni, a potem jej powiedziałem, że krążę, bo nie mam nigdzie się zatrzymać. Więc proszę bardzo, często chyba na braku miejsc, a ja jako przyjezdny, ja nie na złamanym, nie na groszu tym zaparkuję, no 5 km od centrum, bo ja muszę w tej strefie gdzieś zaparkować. Ani w bocznych, ani pod urzędem nigdzie się nie znalazłem miejsca. W ruchu złapałem żonę i wyjechaliśmy z centrum. Gdzie? No do galerii. W bliskiej okolicy od Bistro 21 też jest taki plac niewykorzystany, na którym wisi cały czas kartka, że proszę nie wierzę. Miejscowi mogą znać jakieś tajne miejsca, bo zawsze gdzieś tam. Ja tak, nie jestem miejscowy. Ale naprawdę, jeżeli i teraz przechodzę, to nie ma i mówię, to jest, ja bym chciał się skupić na tym, gdzie pewne miasta różnej wielkości popełniły pewne strategiczne błędy. Dla Częstochowy uważam, że to jest pierwsze, przyczepienie się tego statusu województwa i jakiejś zgranej idei. Dwa, nieokreślenie celów rozwojowych, co w zamian. I też, i trzy, no to akurat ten problem parkingowy może nie jest, nie, może być postrzegany jako kluczowy, może nie być, jest istotny. Jest bardzo dokuczliwy. Jest istotny, jest dokuczliwy. Jeśli chodzi o przemysł, to tutaj bym się nieco nie zgodził, bo sama pani podając liczby pokazała, że na przykład Huta w dół, a automotive w górę i podobne działania. Myślę, że te dwa przykłady pokazują, a ich będzie setki takich przykładów, że w tych wszystkich trzech miastach mamy podobne zjawiska. Odejście od tradycyjnego przemysłu, który generował ogromne zatrudnienie, jego już nie ma i nie będzie, ale we wszystkich tych trzech miastach powstały dziesiątki, Częstochowy pewnie nawet setki, różnej wielkości przedsiębiorstw, które zatrudniają, powiemy, żeby one były istotne, to zatrudniają przynajmniej po kilkadziesiąt osób. Tutaj właśnie tak naprawdę powiedziała pani, pokazała pani, na czym ta transformacja polegała, na zmianie kultury przemysłowej. I to jest akurat jeden z pozytywów, wydaje mi się, że odeszliśmy często od przemysłu bardzo energochłonnego, środowiskowo uciążliwego, na rzecz wielu innych. Kompensaty nie są pełne. Tu jest to zahaczamy o ten problem. Jego na dzisiaj mam wrażenie chyba bardziej widać w Zawierciu niż w Myszkowie, mimo tego, że jest strefa, która się tam coś rozwija. Ale w ostatnich jeszcze latach to było widać i kurier Zawierciański też to opisywał, na przykład problem Huty Szkła. Nie znaleziono formuły na to, żeby te zakłady albo fajnie zrestrukturyzować, żeby one w ogóle odżyły, albo żeby w ogóle żyły. I jeszcze niedawno, bo to jest dosłownie okres ostatnich może trzech lat, widzieliśmy, jak są wyburzane elementy architektury poprzemysłowej w centrum Zawiercia. Myszków przeszedł tą ogromną porażkę trochę wcześniej. Prawie, że nic nie zostało cennego, co dzisiaj mogłyby być lofty, kawiarnie, restauracje lub też innego typu przemysł. To w Myszkowie wyburzono to mniej więcej prawie wszystko 20 lat temu. Sporo przyczyniło się do tego miasto wtedy, nawet wyburzając to, co było w zasobach miasta. A w Zawierciu jeszcze się to, no doburza się. Właśnie też wyburzono jakieś galerie nowe, na przykład na tym jednym z elementów, ale na drugim rogu, co jest BP, no to też, to nie wszystko miało jakąś wielką wartość, ale jeżeli mówimy o tej tożsamości, mówiła pani tam, że tam ten obszar nie bawełny, tylko ten miał być przecięty drogą. Tak, no właśnie, przędzalni. Tak, kojarzę to mniej więcej, ale nie, no, to podobnie można by, nie wiem, czy coś się dzieje w ogóle z browarem Częstochowa. Piękny budynek. Tam jest tylko, ja pamiętam, że jak sama brałam udział w kursie na prawo jazdy, to jest po placy. I żeby to uogólnić, to ja bym to wytknął jako strategiczny błąd miast tego typu, gdzie wyburzyliśmy za dużo, bo nie wszystko miało cenną, nie wszystko miało jakąś szczególną wartość, ale nie umiano rozdzielić, co ma wartość, na przykład jak architektura przemysłowa. Dzisiaj mamy szlak architektury przemysłowej na Śląsku, bardzo fajna rzecz, ale w Zawierciu była na tym Huta Szkła, w Myszkowie nie ma nic, w Żarkach jest młyn, ale to jest właściwie nowy, znaczy muzeum młyn to jest właściwie nowe, to nie jest coś historycznie starego. No można powiedzieć, że w tej dziedzinie, kiedy mieliśmy bogate tradycje przemysłowe, no zrujnowaliśmy to do zera jako społeczeństwo, bo też
Oczywiście pytanie, czy to nasza wina. No po części tak, no bo nie alarmowaliśmy, nie protestowaliśmy, jak to burzono może, albo niewystarczająco to robiliśmy. Mhm. Pojawił się oczywiście problem własnościowy, bo to często były te budynki piękne były własnością jakiegoś tam upadającego zakładu. Tylko, że myślę, że znalazłyby się przykłady. W Myszkowie one były ewidentne, kiedy miasto mogło przejmować te tereny, bo na przykład syndyk wręcz wpychał, a miasto nie chciało wziąć. Mówi, problem dla nas. Gdyby to wyburzanie tej XIX-XVIII wiecznej architektury przemysłowej nie doszło do takiej skali, jaka jest w Myszkowie, no to nie wiem, czy pańscy rodzice to nie wiem, czy nie pracowali w papiernicy, nie? Nie, nie? Mój ojciec pracował w Mystalu. No to Mystal, hala jeszcze stoi. No nie, to jest też stary, przykład, stary zakład. Tak, przykład tej hali, możliwe, że z nią jeszcze da się coś ciekawego zrobić, bo jest niewyburzona, ale papiernia, tam gdzie jest Kaufland, to tam były najładniejsze hale i tam jeszcze były maszyny parowe. I to jeszcze tak, że no, ja bym to pamiętał mniej więcej. No. W tym sensie, że wiedziałem gdzieś tam to mi, że jeszcze to gdzieś oglądałem. No, na szlaku architektury przemysłowej w maszynie parowej, która mogłaby dzisiaj robić papiery czerpane, no to na skalę województwa pewnie byłby hit. No niestety te maszyny gdzieś są zezłomowane, nie istnieją, budynki rozebrane. A została hala najmniej cenna architektonicznie, właściwie w ogóle architektonicznie bez znaczenia, która funkcjonuje jakoś tam dzisiaj. No i teraz, żeby też nie uda się tego opowiedzieć bardzo krótko, ale widać, mam tu jakąś konsekwencję. Gdzie są te pewne nadzieje? Na przykład w Myszkowie prawdopodobnie nastąpi istotny etap reindustrializacji, tylko rząd nie ma nic do tego. Po prostu duża firma z branży papierniczej kupiła ten wiele lat upadający zakład papierniczy i zaczyna inwestować w jego odnowienie. I tam to też nie wygeneruje 5000 miejsc pracy, gdzie tam może tyle rekordowo było, bo nie wiem, czy wygeneruje 500. Dzisiaj inaczej jest organizowana produkcja. Natomiast można powiedzieć, że silny przemysł papierniczy do Myszkowa wrócił. Wraca właściwie, bo nawet dzisiaj są na etapie remontu. Mhm. Okej. Okay. To z Państwa? No, Martin Saczek, ja jestem z REM. Już jesteśmy w temacie wyludniania się, bo ja myślę, że bardzo ważną kwestią jest też młodzież, bo mieszkam już 15 lat i też widzę, że może to jest trochę utopijne, ale na pewno mam mniejsze szanse na drodze edukacji, będąc małego miasta, jeżdżę na jakieś konkursy, zawody, nie spotykam się na dalszych etapach z Katowic, z Krakowa i widzę, że jednak mamy dużo trudniejsze są mam utrudniony kontakt z uczelniami, z profesorami. I wiem, że trochę to jest utopijne, żebyśmy mieli równe start z nimi, ale na przykład czuję duży ból i jeżeli mamy tak samych możliwości. Przykładowo byłam 2 tygodnie temu na warsztatach chemicznych w Katowicach, to było naprawdę świetne i byliśmy zachwyceni z tym i byśmy byli zainteresowani dojeżdżaniem tam, ale godziny nie dalibyśmy rady. I też dużo osób tych, które się lepiej uczą w moim wieku, zauważyłam też w tym wjechać na studia i już posiedzieć na przykład przy Krakowie czy w Katowicach i mało osób chce zostać. A nawet w tym wydarzeniu, kiedy idę do liceum, dużo z nas osób myślało o Katowicach czy o innych miastach, żeby już teraz do liceum tam pójść, gdzie mam jakby większe szanse na przykład na kontakt z uczelniami partnerskimi, czy na przykład bardziej fachową opiekę, ale na pewno dojazdy przede wszystkim. I też myślę, że to jest dość ważne, żebyśmy mogli zagospodarować jakiś czas, mieć coś, jakieś możliwości wykazane się jako młodzież, a no niestety albo ci, co mogą, wjeżdżają, albo jestem tutaj zmarnowany. A mogę jeszcze o coś dopytać, tylko czyli chodzi o to, że gdyby pani miała możliwość stąd zawiercia dojeżdżania na zajęcia, tak, komunikacją na przykład pociągiem albo autobusem, to by pani mogła tu zostać i dojeżdżać tam po prostu, tak? Czy... Najlepszy byłoby możliwość, bo tutaj też zawiercie jakieś tutaj. A, okej. Okay. Że tutaj, okej. Okay. Bo jest dobry. No, dlatego chciałem się dopytać. Rozumiem. Martin. No to akurat Martin Saczek, ja jestem z razem, mieszkam w powiecie kłobuskim, więc kawałek stąd, ale akurat dobrze pociągniemy temat transportu regionalnego. Jesteśmy tu w Zawierciu, w Myszkowie, akurat to są miejscowości, które są dosyć uprzywilejowane, jeśli chodzi o lokalizację, o transport. Ale wiele miejscowości w regionie częstochowskim nie ma takiego dostępu do właśnie komunikacji szynowej. Tak jak na przykład u mnie w północnej części tutaj województwa jest linia kolejowa, w której w ramach modernizacji likwiduje się perony i nie próbnie, nie, nie pro, jakby
prostu rozwiązanie gorsze od choroby. Płobuck nie jest w żaden sposób z Częstochową powiązany właśnie torami kolejowymi, co byłoby logiczne. Mamy transport autobusowy, który coraz bardziej upada. PKS Myszków zniknął, można powiedzieć. Lubliniec również. W Częstochowie jako tako jeszcze się utrzymuje. Natomiast też ma coraz większe problemy. Do nas przychodzą pracownicy, pracownice. Mieliśmy rozmowę z tym, w jaki sposób zarządza się tym przedsiębiorstwem. I prognozy na przyszłość nie są zbyt dobre. I tutaj problem jest taki, że samorząd województwa, bardziej bym powiedział, nie zauważa tutaj problemu północnej części województwa. Skupia się w dużej mierze na rozwoju kolei śląskich, a autobusach o tym rozwoju w ogóle nie pomyślano. To jest moim zdaniem duże zadanie właśnie dla samorządów. Spycha się to na powiat. Jeśli chodzi o komunikację międzypowiatową, tak, i mógłby wesprzeć również te niższe szczeble jak powiaty, ponieważ to na nie się spycha tę odpowiedzialność, a jeśli bierzemy pod uwagę kondycję finansową samorządów, to samorządy wojewódzkie są statystycznie w najlepszej właśnie kondycji i mogłyby wesprzeć te niższe szczeble. No a to się niestety nie dzieje. Ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. No, ja mam Paweł Obucki, Centrum Lokalne w Zawierciu. Pytanie mam takie, bo zgadzamy się wszyscy z tym, że stan małych miast jest bardzo słaby. Zawiercie Myszków, jeśli chodzi o przemysł i powiedzmy pogłębia się różnica z dużymi ośrodkami miejskimi typu aglomeracja śląska, Warszawa, Kraków, to już coraz większa ta przepaść się robi. Demografia spada, różnica w poziomie zarobków, w dochodzie powiedzmy na mieszkańca. Pytanie takie, a tego nie od Państwa nie uzyskałem w zasadzie o pomysłach na to, żeby to zmienić, bo i czy w ogóle da się to zmienić i czy ten trend, który w tej chwili jest, nie jest na tyle silny, że trzeba by tu po prostu wprowadzić ogromne janosikowe ze strony dużych miast wojewódzkich w tej chwili, dużych miast przemysłowych, żeby ten trend zniwelować, czy w ogóle jest szansa na to, żeby te miasta nasze rosły, a nie kurczyły się, bo jak popatrzymy na trendy demograficzne, to nasze miasteczko Zawiercie kiedyś 60 tysięcy ponad miało, w tej chwili 49 tysięcy, już zeszło poniżej 50 tysięcy, staje się Szczecin powiedzmy miastem prezydenckim, bo mam prezydenta, ale to już ma się nijak w zasadzie do potencjału, prawda? I będzie się kurczyć o 500 osób w skali roku. Także w ciągu parunastu lat to będziemy mieli zamiast miasta ponad 50-tysięcznego, za 20 lat będziemy mieli taki Myszków Zawiercia, a Myszków będzie jeszcze mniejszy, prawda? Więc kwestia tego, czy jest szansa, jeśli już, to czy Państwo mają jakieś pomysły na narzędzia, żeby to ten rozumieć. Czy jeszcze jakieś głosy? To ja myślę, że teraz możemy przejść do podsumowań. To ja zaproponuję może odwrotną kolejność odpowiedzi na pytania i podsumowania. Zaczniemy od Moniki, potem Adam, potem Rafał. To znaczy, ja chciałbym wrócić tutaj do tego, o czym Pan mówił, że powstają te zakłady pracy. To znaczy, powstają prywatne zakłady pracy. Ja na przykład na początku roku odebrałam telefon od koleżanki, która pracuje w zakładzie tapicerskim i jest on na obrzeżach Częstochowy, że pracy mają dwa stopnie i że maszyny się wyłączają i nie mogą nic z tym zrobić, bo kierownictwo pojechało do domu. No mają za zimno
I z drugiej strony nikt nie chciał też włączyć tego ogrzewania, więc prywatne, powstaje dużo prywatnych po prostu. Przepraszam, ale muszę się jakby wtrącić, bo nie bardzo rozumiem, jakie mają powstawać, przecież chyba nie państwowe. Pani podała przykład patologiczny, jakiegoś tam nieuczciwego pracodawcy, który prowadzi mały zakład. Ale to jest mnóstwo, to nie jest też mały zakład. To oni powinni zadzwonić do inspekcji pracy, ale wiadomo, pytanie, czy to zrobią. W tamtej sytuacji zadzwonili i jednak pracodawca... Ale wie pani co, ja pani przerwę. Ale nie powinni panowie przerwać kobiecie, która mówi i zostało jej zadane pytanie i ona na nie odpowiada. Pani Monika jest cały czas dominowana w dyskusji, więc proszę pozwolić skończyć. Jest. Dziękuję bardzo. Chciałam właśnie dokończyć, że te przedsiębiorstwa pojawiają się, jednak są jakby... O ile lepszym wyjściem byłoby na przykład dofinansowanie przedsiębiorców z gminy, na przykład samorządu w formie funduszu zalążkowego na przykład, że to jest pieniądz, który gmina daje jakimś dobrze zapowiadającemu się rzetelnemu przedsiębiorcy i następnie ma udziały w tej firmie. I w najbliższych latach się to zwraca i pozwala to wykładać po prostu pieniądze na kolejne jakieś inwestycje, kolejne jakieś projekty, kolejne przedsiębiorstwa, które jakby cały czas swoją pracą mają wkład w rozwój miasta, bo to miasto. To już nie jak PRLB, pamiętam taki przykład zniegowy. Się skończyło w jednym wieku. Ale to mamy tu, bo teraz już dajmy po prostu wypowiedzieć pogląd, bo nie oceniajmy poglądów teraz innej osoby, bo to możemy PRL BIS i tak dalej. Pani Monika ma taki pogląd. Postaram się wstrzymać. Bo utrzymujemy konwencję, że każdy mówi w wyznaczonym dla siebie czasie. Także jakbyś mogła. Moment, bo teraz w każdym razie ja uważam, że taką receptą, znaczy receptą, to na pewno nie jest taka gotowa i to wymaga mnóstwo dyskusji i woli politycznej przede wszystkim, bo my dzisiaj spotkaliśmy i rozmawiamy na ten temat, to jakby na przykładzie władz miasta Częstochowy, w Częstochowie nawet takich spotkań nie ma, bo konsultacje społeczne to jest jakiś wymysł, po prostu jakiś kosmos dla naszych władz i na przykładzie aquaparku, który postanowili nam zafundować, bo mam zamiar wydać grube miliony na rzecz, no przecież jakby Częstochowa jest otoczona przez inne aquaparki, jest tutaj w regionie kilka i też nie wydaje mi się, że w Częstochowie są również baseny, ale nie wydaje mi się, że w Częstochowie ludzie, którym no nie jest zbyt łatwo, jeżeli chodzi o sytuację finansową, sytuację materialną, że po prostu to będzie na tyle, żeby utrzymać ten aquapark, żeby on nie generował strat, a przychody, ponieważ no, nie wydaje mi się, żeby korzystało z niego zbyt dużo osób, a został nam wciśnięty po prostu na siłę, zamiast jakby przekierować te pieniądze na jakąś inną inwestycję, tak jak na przykład wsparcie jakiegoś sensownych przedsiębiorców. Owszem, ostatnio też u nas pojawiła się Nowa Lepsza Praca, tak? To jest program, który dofinansowuje, znaczy, który zmniejsza, daje ulgi podatkowe właśnie rzetelnym przedsiębiorcom, ale tu właśnie warunkiem jest też rzetelność i to brali na poważnie praw pracowniczych i to z tego co wiem, to w Częstochowie zaczyna cieszyć się coraz większym powodzeniem przynajmniej ten program i to jest taka moja trochę może faktycznie utopijna nadzieja w tym. Niemniej jednak wydaje mi się, że skoro prywatyzacja nie wyszła, to może jednak ten PRL BIS byłby bardziej sensowny niż zabieranie wszystkiego do prywatnej kieszeni. Dziękuję. Ta dyskusja jest tak wielowątkowa, że naprawdę ciężko się pokusić o jakieś rozsądne podsumowanie, żeby zamknąć się jakąś klamrą. Ale tak, no, po pierwsze wielokrotnie przewijał się tutaj dzisiaj podczas dyskusji wątek takiej byle jakości, której doświadczamy na co dzień. W tym przypadku, tu, o czym rozmawiamy, przede wszystkim dotyczy to miejsc pracy, jakości miejsc pracy. Mówimy o tym, że bardzo często pracownicy są wykorzystywani, nisko opłacani
I dlatego też ludzie poszukują tych lepszych miejsc pracy, lepiej płatnych, w większych ośrodkach. To samo dotyczy edukacji, tak jak tu usłyszeliśmy. Ja myślę, że przede wszystkim dla samorządu wyzwaniem jest zmienianie tego obrazu poprzez dawanie możliwości, może nie tyle dawanie możliwości, ale budowanie, chciałbym się dobrze wypowiedzieć, wspieranie rozwoju tych lokalnych miejsc poprzez dawanie wszystkiego, na co samorząd ma wpływ, czyli budowanie takich możliwości rozwojowych dla firm. Bardzo wieloaspektowo, począwszy od edukacji, tej oferty rekreacyjnej, kulturalnej, poprzez, nie wiem, miejsca w żłobkach, przedszkolach, rozwoju infrastruktury szeroko pojętej, różnych programów, takich, no można je nazwać, uogólniając bardzo, socjalnymi. Takie możliwości samorządy mają. Jeżeli będą wieloaspektowo do tematu podchodzić i szukać rozwiązań bardzo szerokich, to jest szansa na to, żeby powstawały miejsca pracy, powstawały przedsiębiorstwa, które będą poważnie przychodzić do pracownika i szanować go. My nie możemy na pewno mówić o utopijnym, w mojej ocenie, powrocie wielkiego przemysłu na nasze ziemię. Bo tutaj Jarek mówił o tym, że o wojewódzkiej Częstochowie, że to swego rodzaju mamienie. W Myszkowie od 20 lat jesteśmy mamieni wizją powstania kopalni. To w ostatnich może kilku latach przycichło. A to jeszcze pamiętam. Kopalnie. Ale kampania wyborcza w ostatnim dwudziestoleciu opierała się na budowaniu kopalni. I wygrywał ten, kto głośniej mówił o tym, że kopalnie wybuduje. No nie tędy droga na pewno. Natomiast tworzenie warunków do inwestowania. A ty wybudujesz? Ja nie. Ja tylko, że taką małą kopalenkę. To teraz przycichło. Teraz a co tam za skarby się kryją? No złoża metali kolorowych, tak, wolfram, vanad, molibden. Były badania wykonywane, no nie. A czy to nie było tak z tym wolfram, że już go Gierek szukał i znalazł wodę jurajska przez przypadek? No tak było, nie? Z Jurajską. To znaczy inaczej, ten wolfram oczywiście jest, tylko jest kwestia decyzji gospodarczych, czy jest sens go wydobywać, bo tak naprawdę ci Australijczycy w pewnym momencie zrobili szum, że będą wydobywać, ale chodziło tylko o podbicie ceny akcji na tym kręgiem, a potem się z Myszkowa zniknęli i nawet nie odpowiedzieli na mail. Ale to też jest dowód na to, że warto inwestować w badania i rozwój, więc tutaj też... Dokładnie, efektem tego szumu jest zdiagnozowane złoże, to samo jak złoże zawieciańsko-olkuskie, co do tych innych ród. Mamy też kilka paradoksów, które są zagrożeniem dla małych miejscowości. Tu kolega wspominał o komunikacji. My tak naprawdę rozwój infrastruktury komunikacyjnej w niektórych przypadkach dla tych mniejszych ośrodków jest zagrożeniem. Przykład autostrada A1, bo dla północy województwa częstochowskiego to jest bardzo duże zagrożenie, bo miejscowości zostaną odcięte od głównego ciągu komunikacyjnego, którym w tej chwili jest ta droga krajowa numer 1. I są skrzyżowania, jak powstanie autostrada, to tych skrzyżowań nie będzie i trzeba będzie często tam 50 km powiedzmy dojeżdżać do autostrady. Dla Myszkowa to też jest duże zagrożenie, bo główny ciąg komunikacyjny przesunie się o kilkanaście kilometrów, a droga krajowa numer 1 straci na ważności. Więc tutaj też powstanie dużych zakładów. No, nie sądzę, żeby ktoś, kto, jakaś firma duża, która nie planuje transportu kolejowego, chciała przyjść do Myszkowa, jeśli będzie miała duże potrzeby właśnie w zakresie transportu. Ale już zamykając jakby tą wypowiedź i jeszcze raz wracając do clue dyskusji, czyli roli samorządu, to przede wszystkim mocne nastawienie na jeszcze póki czas na pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji unijnych
we wszystkich aspektach życia społecznego, bo my też nie możemy się skupiać na przykład na budowaniu specjalnych stref ekonomicznych, bo one mogą powstać, te zakłady być może przyjdą, ale... W całej Polsce będzie specjalna strefa ekonomiczna, więc nie ma sensu. Specjalna strefa ekonomiczna i czym mają poszczególne strefy konkurować? No to wydaje mi się, że właśnie infrastrukturą tą pozostałą, nie bezpośrednio związaną z przemysłem czy z zakładami pracy, ale z warunkami życia w danej miejscowości. Jeśli te warunki będą sukcesywnie poprawiane, to wydaje mi się, że rynek też się do tego będzie dostosowywał poprzez lepiej płatne miejsca pracy, porządniejsze zakłady, takie, które dbają o pracownika. Jeśli pracownik będzie poszukiwany na rynku pracy, to automatycznie pracodawca będzie się do tych warunków musiał dostosowywać. To jest to, co dzieje się w dużych ośrodkach, gdzie brakuje ludzi i trzeba jakością pracy i innymi zachętami, nawet poza wynagrodzeniowymi, tego pracownika przyciągać. Dzięki. Rafał? No to ja mam o tyle ułatwione zadanie, że ja na początku powiedziałem, że ja niczego nie obiecuję i zdania dotrzymałem. No, nie przyjechałem tutaj po to, żeby mówić, co ma zrobić Zawiercie albo Myszków, no bo tego nie wiem, no nawet nie, ja myślę, że nawet bym się nie załapał na dziennikarza Gazety Myszkowskiej, co dopiero polityka lokalnego. No właśnie, możemy o tym porozmawiać, ale jakby ja się tutaj chętnie dowiaduję od Państwa różnych rzeczy. To, co ja próbowałem powiedzieć, że takim jakby, ja widzę sens w takich spotkaniach, tak jak to Michał robi w różnych miejscach, że jest w tym pewna wartość, żeby wspólnie porozmawiać, patrząc z różnych perspektyw, porozmawiać o sprawach ważnych dla wspólnoty, bo żeby to nie było tylko tak, że właśnie wyłącznie jak jesteśmy w Zawierciu, to rozmawiamy tylko o bardzo konkretnych sprawach, tam gdzie zbudować drogę i tak dalej. To polityka jest czymś więcej, jakby jest wartość w tym, że się włącza ludzi w troskę o sprawy wspólnoty. To jest zresztą to, co ja pamiętam to zdecydowało tym, dlaczego ja zostałem, dlaczego robię to, co robię, piszę te książki i się staram być dziennikarzem, no to właśnie to był ten szok związany z transformacją, że nagle wszyscy wokół mi mówili, że jakby, że ja mam się, że to, co się dzieje wokół mnie, to mnie, że ja mam przed tym uciec, mam najlepiej wyjechać stąd, a jeszcze w ogóle nikim wokół się nie przejmować i tylko dbać o swój własny interes. I to był taki, ja rozumiem, dlaczego moje otoczenie mi tak mówiło. To był wielki szok transformacji, jak to oceniam, jak na to patrzę tak na chłodno, bez emocji, które temu wtedy towarzyszyły, jako na proces, no to to samo odnajduję w bardzo wielu innych miejscach. No to jest doświadczenie bycia w tym miejscu, w Polsce, w świecie, w latach 90. i 2000, prawda? To jest to uderzenie szoku transformacyjnego, które myśmy przeżyli. Wtedy ja jeszcze tu na własnej skórze. No, to polska prowincja zapłaciła największą cenę, takie mam wrażenie, za przemiany neoliberalne. Owoce tego skoku były, ale one były bardzo nierównomiernie rozłożone. Większość ich zjadły duże miasta. Oczywiście na prowincji też jakieś elity powstały, ale to ale tutaj to skumulowanie tych negatywnych tendencji było największe. Ale oprócz finansowej, materialnej pauperyzacji, takim ważnym elementem, ważnym problemem było to, że w mojemu pokoleniu wmawiano zewsząd, takie wrażenie tworzono, że tym się nie należy zajmować, że to są sprawy, no ważne jest twój własny, prywatny dobrostan. Ja się przeciwko temu buntowałem i nadal się buntuję i dlatego widzę w tym wielką wartość, żeby wspólnie nawet sobie ponarzekać na pewne sprawy, prawda, że nie wyszło. To jest zresztą coś, co jest wielkim, moim zdaniem, wielkim sukcesem narracji kontestującej transformację, którą sformułowała polska prawica, którą PiS sformułował. To znaczy on zdjął takie odium
takiego luzerstwa, że jak ktoś mówi, że mu się tam nie udało w transformacji albo wspomina, to jest właśnie jakimś luzerem i nie powinien o tym mówić, prawda? Liberałowie raczej w tym kierunku szli i to dlatego mnie to od nich zawsze bardzo mocno odstręczało. A ci jednak dali takie poczucie, że coś się tutaj złego wydarzyło i musimy o tym rozmawiać. Tak jak na dobrej terapii trzeba przegadać to, co się złego wydarzyło. No i taki sens ma na przykład moja książka. To nie jest książka o konkretnych sprawach, jak załatwić, podnieść szybko i sprawnie poziom życia w takim miejscu jak Zawiercie, ale to jest taka książka, którą mam nadzieję, że ktoś sobie weźmie do ręki, przeczyta i zobaczy tam, no rzeczywiście jakoś tam będzie współodczuwał z tą narracją i tak być może poczuje, no nie jestem sam, prawda? Że to te problemy z tym, co nas otacza, co się nazywa kapitalizm, co się nazywa liberalna demokracja, że one, o nich trzeba mówić, one są, ich nie ma co udawać, że ich nie ma. Także to jest chyba jedyny mój sens uczestniczenia w takich dyskusjach. Ja się nie poczuwam do tego, żeby jako kompetentnie uczestniczyć w dyskusji o możliwych rozwiązywaniu prawdziwych problemów w takich miejscach jak Myszków czy Zawiercie. Ja mogę zadawać pytania. Na przykład zdziwiło mnie jakiś czas temu, kiedy się dowiedziałem zupełnie przypadkowo, pisząc tekst o właśnie rynku rzeczonej wody mineralnej. Wtedy się dowiedziałem, że to tak powstała Jurajska, że właśnie Zagierka szukali tego wolframu i dowiercili się do świetnej wody skądinąd, na której ja się wychowałem i do tej pory ilekroć mogę, to szukam wszędzie Jurajskiej. No ale i zapamiętałem to jako taką piękny przykład spółdzielni pracy, która przetrwała. No niestety odkryłem ze zgrozą, że Jurajska nie jest już spółdzielnią pracy, tylko się najpierw przekształciła w inną formę spółki, a potem się sprzedała, czyli jakby tutaj co do tego, raz, że nie rozumiem, to pewnie ktoś by mi chętnie bym posłuchał, znaczy podejrzewam, jakie mogły za tym iść uzasadnienia, ale trochę myśląc o tym, odczuwam to, co pan tu opisał, patrząc na to, co się stało z architekturą poprzemysłową, to znaczy, że coś jednak było, jakaś infrastruktura, jakieś pomysły organizacyjne, na przykład w tym wypadku ta spółdzielnia, całkiem dobrze funkcjonująca przez lata, to znaczy, która pozwoliła w innym modelu niż ten taki kapitalistyczny, neoliberalny, gdzie jeden wszystko gromadzi, a reszta musi się podporządkować, zdołała przetrwać i potem jakby to wyrzucamy to i to tak trochę boli, że właśnie, że takie całkiem niezłe pomysły tak marnujemy, tak jak w Myszkowie, słusznie pan zauważył, wyburzono te budynki poprzemysłowe. Więc na tej zasadzie to mam pewnie bardzo, bardzo wiele pytań, ale tak, no to raczej jednak się dużo, ja się przynajmniej dużo dowiedziałem tutaj z tego, co państwo mówią, jak to teraz tu jest i chętnie bym jeszcze porozmawiał. O takich problemach. Jestem bardzo ciekaw, co Michałowi wyjdzie z tej z serii takich spotkań, bo ty się stajesz jakąś taką skarbnicą wiedzy o problemach więc powinieneś sam napisać coś takiego, co tego Springera sprawi, że zapomnimy o Springerze i wszyscy będziemy czytać Syskę. Natomiast bardzo dziękuję, że się spotkaliśmy, bo dla mnie to była taka podróż miła, bo rzadko tu bywam w takich okolicznościach, to jest właśnie profesjonalno-zawodowych, no odwiedzam rodzinnie, natomiast zawsze się boję, jak tutaj mam wejść w jakąś taką rozmowę o sprawach poważnych, no bo wiecie, jak to jest, no często się spotyka ludzi, których tam się nie widziało 15 lat i ktoś może zareagować takim, no taki był mały, jak go pamiętam, a teraz co ty tu mówisz? Ty już mówisz w ogóle? I to jest zawsze taki lęk przed takimi spotkaniami, powrotami. I dziękuję, że państwo jakoś byli dla mnie łaskawi tutaj w czasie tego spotkania i nie daliście mi odczuć żadnych takich rzeczy, więc dziękuję, ja się dużo dowiedziałem. Mam wrażenie, że dowiedziałem się więcej niż dałem z siebie, no ale starałem się wytłumaczyć, dlaczego to tak wygląda. A już w ogóle, jak państwo kupią książkę, to będę tak zadowolony.
jak nie wiem co. Także bardzo, bardzo dziękuję Michale za zaproszenie, dziękuję Państwu, że się zdecydowaliście tutaj przyjść w ten ciepły majowy dzień, ciepły majowy wieczór. Dzięki Rafale, dzięki Moniko, dzięki Adamie, dziękuję Państwu. I na zakończenie kilka słów takiego krótkiego podsumowania, bo to prawda, że my jako Ośrodek La Sala i Fundacja Eberta robimy tego typu spotkania i w najbliższych miesiącach będziemy w innych miastach, ale jesteśmy także zaangażowani, Fundacja Eberta jako instytucja wspierająca, my w formie doradczej, w taki projekt, nie wiem czy Państwo o tym słyszeliście, ale w Polsce istnieje sieć progresywnych prezydentek, prezydentów, burmistrzyń i burmistrzów. Jest to sieć założona przez prezydenta Roberta Biedronia. I ja, jak reprezentując ośrodek La Sala, jestem w tej sieci i współpracuję z tymi prezydentami, prezydentkami, burmistrzyniami, burmistrzami. I co ciekawe, są to włodarze średnich i małych miast, ponieważ tam Słupski, Ostrów Wielkopolski to są największe miasta, a tam są takie miejscowości jak Wadowice, Bartoszyce, Mielno i jeszcze chyba Starachowice. Kolejne spotkanie będziemy mieli i Świdnica. Tak. I to jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa i wydaje mi się, że też bardzo znacząca, że to są właśnie włodarze właśnie tych średnich i małych miast. I odpowiadając, dlaczego takie spotkanie, dlaczego taka forma, nasze spotkanie nie było zatytułowane Bariery Rozwoju Zawiercia, tylko my zatytułowaliśmy to właśnie Małe i Średnie Miasta, bo nie zależało nam dzisiaj, aby rozmawiać o konkretnych problemach Zawiercia, że na tej ulicy jest dziura czy nie, tylko bardziej porozmawiać tutaj wśród ludzi z regionu, ale także spoza regionu, żeby uświadomić sobie, że jest pewien problem, znaczy, że jest pewne wyzwanie cywilizacyjne, o którym Pan mówił, że te miasta mają wspólne problemy, znaczy, że oczywiście specyfika każdego z tych miejsc jest inna, natomiast wyzwania związane z wyludnianiem się są powszechne. My mieliśmy spotkanie we wrześniu progresywnych prezydentów i burmistrzów w Gorlicach, bo Gorlice też należą do tej sieci i tam także zastanawialiśmy się nad tymi problemami. Jeśli miałbym tak na gorąco powiedzieć, jakie pomysły, że tak powiem, chodzą, tak? O czym my w tej sieci dyskutujemy i o czym się w ogóle rozmawia w kontekście małych i średnich miast, tak już kończąc, to po pierwsze jest taki postulat deglomeracji. Wydaje mi się, że to jest ciekawy postulat, czyli czymś absurdalnym jest to, że tak dużo instytucji publicznych, centralnych jest ulokowanych w jednym mieście w Warszawie. Tymczasem praktyką wielu państw jest to, że wiele instytucji jest rozsianych po terenie całego kraju, czym się buduje prestiż tych mniejszych ośrodków. Na przykład powoduje się, że nie odpływa ta elita, że... W tym sensie to jest pomysł może dla Częstochowy, nie województwa, ale Częstochowy, konstytucyjny. Tak. Tak, ale bardzo... Dlatego rządu, kiedy jest tendencja centralizacyjna... Ale bardzo... Ale z drugiej strony PiS jest tą partią, która mówiła w pewnym momencie. To było konkretnie w debacie o Trybunale, ale mówili o tym. A to miało być przeniesienie Trybunału za karę gdzieś. To był postulat przeniesienia Trybunału Konstytucyjnego do Radomia jako forma kary dla niepokornych sędziów. To jest myślenie ze strony rządu, więc czasem ze złych motywacji dobra decyzja może tak, być. Więc ten postulat deglomeracji jest niezwykle istotny. Przepraszam, bo jeżeli mogę się na chwilę wtrącić odnośnie tego wyludniania przynajmniej w Częstochowie, to ciężko jest tu w Częstochowie od wielu lat, w tej chwili mamy 212 tysięcy z haczykiem mieszkańców. I to spadło od około 280 tysięcy, to prawie sięgaliśmy do 300 tysięcy w latach 70. A w tej chwili, nawet jeżeli jakby chcielibyśmy, bo w Częstochowie rodzi się też coraz mniej dzieci i to nie jest, nawet nie jest dlatego, że nie ma pieniędzy i pracy, nie ma gdzie tych dzieci zostawić. Są dwa żłobki, dwie filie miejskiego żłobka. Jest tam, nie ma nawet 300 miejsc, gdzie dzieci w Częstochowie w takim wieku 1-3 jest około 6 tysięcy. I trudno jest na przykład aktywizować kobiety czy całe rodziny, bo niejednokrotnie w tej chwili, tak jak gdybym ja zdecydowała się na dziecko, to nawet nie mogłabym liczyć na pomoc ze strony swoich rodziców, ponieważ oni dalej pracują, będą jeszcze dość długo to robić. Dlatego uważam, że ten problem wyludniania warto byłoby przekierować na jakieś rozsądne spojrzenie na rodziny, bo nawet jeżeli chcielibyśmy, aby tych ludzi więcej przyjeżdżało, to nie jednak, że nie przyjeżdżają też rodziny, nie mogą, nie mają co zrobić
z dziećmi sami swoje kariery porzucają, a później wyjeżdżają Jasne, to nawet to się wiąże z tym, co chciałem powiedzieć, a co także się przewija w tych dyskusjach z samorządowcami z innych regionów Polski. To jest też to, że nie jest tak, że ludzie nie chcą mieszkać w małych i średnich miastach. Znaczy, że rośnie liczba osób, która bardzo sobie ceni mieszkanie w miastach, gdzie można na przykład wszędzie dojść na pieszo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie są zapewnione warunki, żeby oni mogli łączyć pracę w dużym mieście z mieszkaniem w miejscowości średniej bądź małej. I to jest po pierwsze kwestia transportu. To u nas się pojawiło na spotkaniu w Świdnicy, bo na przykład Dolny Śląsk, który miał świetną sieć połączeń lokalnych, jeszcze infrastrukturę odziedziczoną po państwie niemieckim, w ostatnim dwudziestoleciu został całkowicie rozmontowany, jest to mozolnie odbudowywane. I tutaj niewątpliwie pojawia się postulat, aby samorządy wojewódzkie, które już przejęły na siebie odpowiedzialność na szczęście za kolej regionalną, żeby także przejęły na siebie odpowiedzialność za transport autobusowy, to znaczy tam, gdzie nie dojeżdża kolej, żeby także samorząd wojewódzki tym się zajął i skoordynował. Znaczy tak, żeby po prostu to było skoordynowane, były wspólne rozkłady jazdy. I druga rzecz, wydaje mi się, że taka o wiele istotniejsza i to się przewija w kontekście takim, że także samorządy muszą zmienić filozofię patrzenia na swoją rolę, to jest to, że ci ludzie, którzy chcieliby mieszkać w małej albo średniej miejscowości i jednocześnie pracować w tym dużym sąsiadującym mieście, oni oczekują także takiej oferty oprócz polityki opiekuńczej, tak? Czyli całej tej sfery związanej z wychowywaniem dzieci i tak dalej, to z szeroko rozwiniętą infrastrukturą kulturalną na przykład, znaczy całą kulturą spędzania czasu wolnego, czyli właśnie wydarzenia kulturalne, czy nawet przestrzeń publiczna, która byłaby po prostu przyjazna i sprzyjała się spotykaniu i aktywnemu wypoczynkowi. Znaczy, żeby mogli czuć, że wracając po pracy do domu w mniejszym mieście, nie tracą wielu tych atrakcji, które są w tych dużych miastach. I to się często przewija. O tym też, bo w tej naszej sieci taką osobą mamy tam drugiego dziennikarza polityki, Edwina Bendyka, który w tą tematykę miejską jest też mocno zaangażowany i on także w takiej serii tekstów o średnich miastach w polityce także o tym pisał, że to jest jeden z takich wniosków. Jak, jeśli mogę tylko dodać, bo to jest coś, co różni polską transformację moim zdaniem choćby od tego, co było w dwudziestoleciu międzywojennym, no bo w dwudziestoleciu międzywojennym Polska, właśnie prowincjonalna Polska była biedna, tak? Nawet nie miała tej infrastruktury, którą III RP odziedziczyła po PRL-u. Nie było tego uprzemysłowienia w wielu miastach i tak dalej. Jakieś takie wyedukowanego całkiem nieźle społeczeństwa. A jednak tam wtedy bardzo dużo energii było kierowane na to, żeby robić wiele rzeczy wspólnie tam ze sobą, nie? Że tam jakieś właśnie kluby sportowe, towarzystwa, spółdzielnie, towarzystwa wzajemnego wspierania. To jest coś, co zupełnie trzecia RP była sprywatyzowaną utopią, taką, że jeśli masz jakieś że jeśli coś chcesz zrobić, to rób to w sobie tam w swoich czterech ścianach i na swój własny rachunek, ale z ludźmi to nic lepiej nie robić. Nie było do tego infrastruktury, ale też nikt do tego nie zachęcał, a skoro nikt nie zachęcał, to też nie było dobrych wzorców i to jest coś też, co warto zmieniać, no bo to się wiąże z tym postulatem, jakby nie tylko, że kultura taka rozumiana, że musi być teatr i ten teatr musi mieć tam ofertę i ludzie będą tak tylko konsumować, tylko też, żeby się ludzie włączali we współtworzenie, prawda, w koprodukcję. No też trochę usług publicznych można powiedzieć i tak dalej, taki dodatek. Cała ta sfera to można nazwać kapitałem społecznym, tak, żeby ludzie mogli czuć się, że uczestniczą też w jakiejś wspólnocie i to powoduje, że oni chcą mieszkać w małej miejscowości i dojeżdżać do pracy, ale z chęcią tutaj. Bo to się wiąże też z moją odpowiedzią na pytanie, które ja w swoich książkach się staram odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze
dobrobyt, wzrost, w ogóle produkcja czegokolwiek w gospodarce, no to taka standardowa, liberalna odpowiedź to jest, że albo musi przyjść inwestycja z zewnątrz, tak, na poziomie kraju inwestycje zagraniczne, a na poziomie lokalnej wspólnoty jakiś zewnętrzny inwestor, który tam te pieniądze wrzuci i coś zbuduje, albo druga odpowiedź to była też coś w rodzaju takie uwłaszczenie nomenklatury na poziomie polskim, a w prowincjonalnie to, że musi być jakiś jeden, który zakumuluje i on dopiero będzie tam budował, jakby. Że albo przyjdzie to z zewnątrz, czy to w formie państwowej, czy zagranicznej, albo ten prywatny, pozwolimy mu tam, żeby ten pierwszy milion sobie ukradł i tam potem już on będzie dalej to napędzał. Podczas gdy zapominano o trzeciej możliwości i ta trzecia możliwość jest moim zdaniem, należy do niej jak tylko na różniejsze sposoby, ale należy do niej wracać. To znaczy, że czasem właśnie z innej organizacji życia społecznego też może wyjść taki oddolny impuls do tego, żeby coś stworzyć, prawda? Że jak wszyscy będą mieli tam trochę kapitału, ale będą pozamykani w swoich tam małych, czy to gospodarstwach domowych, czy jakichś takich rodzinach rozumianych jako najbliżsi i nic więcej, bo nie ufamy, bo nie wychodzimy poza to, no, tylko konsumujemy to, co nam tam media podają i to nam wystarczy, to z tego nic się nie urodzi. Natomiast z tego już robienia rzeczy wspólnie, nawet nie w komercyjnym celu, tak jak w tych właśnie wzorowanych na dwudziestoleciu tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnych inicjatywach i tak dalej, to z tego może powstać kapitał, z którego można się, mówiąc kolokwialnie, można się wyciągnąć za włosy samemu z tego bagra, tak jak baron Münchhausen. I to jest też taka rzecz, którą myślę warto tematyzować. Oczywiście bez podawania konkretnych, bo to najlepiej każdy będzie wiedział, jak to zrobić, ale że jest to możliwe i to warto w tym kierunku iść. I ja dlatego bardzo lubię utopię, tak, wszystkich tych, którzy wbrew jakiemuś takiemu cynicznemu mainstreamowi będą mówili, że z takiej utopii robienia rzeczy wspólnie coś dobrego może wyjść. Oprócz tego, że będziemy się tym dobrze bawić, to jeszcze może nam się to wszystkim bardzo dobrze opłacać. Także do tego zachęcam, ja się też to staram robić w moim otoczeniu. Ja mógłbym też jedno zdanie wtrącić, bo w podsumowaniu zacząłem mówić o paradoksach, a zapomniałem o tym najważniejszym, wydaje mi się, i co wynika właśnie z tego tutaj podsumowania, że takie działania rozwojowe najlepiej realizuje się w mniejszych ośrodkach i najlepiej to wychodzi, najłatwiej chyba jest i dlatego najlepsze efekty widać. Ja pracuję w gminie wiejskiej na co dzień i tam nie ma tych problemów, o których mówi Monika w kontekście częstochowym, bo wszystkie dzieci, które chcą iść do przedszkola, one w tym przedszkolu miejsce znajdą. Są w gminie 10-tysięcznej dwa żłobki i w zasadzie ten problem w dużej mierze, na pewno nie w 100%, akurat opieki nad dziećmi 1-3 też jest rozwiązany. No, w gminach wiejskich też jest łatwiej, bo dziadkowie są mniej aktywni zawodowo. Ale też łatwiej jest budować społeczeństwo obywatelskie, co jest bardzo ważne, to Rafał o tym wspomniał. Bardzo ważne jest to, żeby szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie się coraz chętniej izolują od jakichkolwiek form współpracy, współdziałania, to jednak w tych mniejszych ośrodkach dużo łatwiej się to buduje. Na pewno zgodzisz się ze mną, działając w CIL-u, że łatwiej te inicjatywy lokalne gdzieś tam w tych środowiskach wiejskich też jest wdrażać. I ja uważam, że małe i średnie miasta powinny czerpać z jednej strony od dużych ośrodków, ale z drugiej strony też szukać inicjatyw właśnie w tych małych, które są w tym względzie dużo lepiej zorganizowane. Ja myślę, że to jest dobra puenta naszego spotkania. Nasi goście jeszcze przez chwilę zostają. Jeśli chcecie Państwo jeszcze kuluarowo zadać pytanie, podyskutować, to jeszcze przez chwilę są do dyspozycji. Jest książka w sprzedaży, można zakupić, można dostać autograf. I zachęcam Państwa do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku oraz naszego kanału na YouTube. Tam znajdziecie Państwo wszystkie nasze poprzednie debaty z ostatnich 13 lat, także te poświęcone miastom, a było ich kilka i w kilku różnych miejscach, także między innymi w Słupsku rozmawialiśmy rok temu, czy dwa lata temu? Dwa lata temu. 13 lat już rozmawiacie o tym? Tak. Dwa lata temu w Słupsku rozmawialiśmy właśnie, jak angażować obywatelki i obywateli do takiej działalności miasto twórczej.
z udziałem prezydenta Biedronia. Ten film także jest dostępny, także wszystko to Państwo znajdziecie. Także... Z prezydentami jeszcze jeździcie? Tak, tak, tak. Teraz byliśmy w Berlinie, gdzie mieliśmy spotkanie takie wymiana, nie, ale to była wymiana doświadczeń z burmistrzami małych miejscowości z Brandenburgii. I wyjdzie jesienią, wyjdzie taka publikacja, która będzie się składała z takich najlepszych praktyk z tych miast. Więc także na pewno na stronach Fundacji Eberta, a także na profilu Progresywne Miasta, można znaleźć to na Facebooku, tam będą informacje. W każdym razie wszyscy ci samorządowcy się skrzyknęli i przez ostatnie 3 miesiące pracowali nad taką wspólną publikacją, gdzie będzie taki wykaz sztandarowych rozwiązań w poszczególnych miastach, którymi oni się chwalą. To są kwestie związane i z porządkowaniem przestrzeni publicznej, bo to Świdnica na przykład ostatnio wywalczyła to, żeby wreszcie rynek w Świdnicy wygląda bardzo fajnie, bo udało się przewalczyć te szpecące różne blachy, reklamy, banery i tak dalej. Ostrów Wielkopolski to jest program budownictwa mieszkań komunalnych i szeroko pojętej polityki opiekuńczej, bo dla pani prezydent Klimek to jest jakby taki priorytet, więc w Gorlicach to jest też kwestia ekologiczna, więc te wszystkie rzeczy będą w tej publikacji, one będą dostępne, a my będziemy także w innych miastach, w Bełchatowie, w Gdyni, w Koszalinie, w Kielcach, także zachęcamy do śledzenia i życzę Państwu miłego wieczoru i powodzenia w zmienianiu małych ojczyzn. W dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.